Patryk, nie ma to popatrzeć. Nie mam drobnych. No pracuj, żebyś miał i żebyś mógł mi dać, rozumiesz? Co? Niech się macie chłopak. Raziu! Niech się poradzę z radą, no. Nie chodź. Ja dopiero. Panie Migla! Panie Migla! O, ja uszanowanie, proszę bardzo. Trzy kabusie i trzy koniaczki. Ja płatę. Gotóweczku czy przed premierą? A może jakaś bogata ciocia, czy? Nie ciocie. Jedna głucha, druga ślepa. Witam Państwa w Iluzjonie na drugiej i ostatniej części opowieści o, jak to już tytuł zapowiada, nieśmiertelnym Lobku, czyli Kazimierzu Krukowskim. Szlachetne panie i szlachetni panowie, ale spróbujcie wy mnie skompromitować, to zęby będą jak ptasiny latały, zrozumiano czy nie? Przed tygodniem pokazaliśmy Państwu w całości komedię ABC Miłości z 1935 roku, w której wystąpili w głównych rolach Maria Bogda jako piękna sekretarka Helenka, Adolf Dymsza jako właściciel sklepu, no raczej sklepiku Wincenty Poziomka, marzący jednak o karierze artystycznej, a nie handlowej, oraz Kazimierz Krukowski. Ten, na dobrą sprawę, gra samego siebie, aktora rewiowego o wdzięcznym nazwisku Krupkowski. Duet tych dwóch ostatnich, zabawny i nieco nawet pikantny, jest majstersztykiem sztuki estradowej. Widzę, że pan ma zainteresowania artystyczne. O, od małego dziecka. Jestem, że się tak wyrażę, wywalcem. Ideałem mego życia jest taki Dymsza. Dymsza? Owszem. Taki sobie. Wolę siebie. No. Kazimierz Krukowski, bohater naszego seansu, był jednak nie tylko wziętym i powszechnie podziwianym i lubianym aktorem, rwiowym, kabaretowym, filmowym, w ostatnim okresie życia również telewizyjnym, piosenkarzem, konferansjerem, reżyserem, ale także autorem tekstów piosenek, skeczy, a pod koniec życia uroczych i mądrych wspomnień. A więc tak. Lobka, czyli Kazimierza Krukowskiego, znali wszyscy, zaś on znał też wszystko. W jego małej antologii kabaretu, która ukazała się w 1982 roku, na dwa lata przed jego śmiercią, znajdziemy jakże trafne charakterystyki jego, jakby nie było, koleżanek i kolegów po fachu. Warto niektóre przytoczyć. Pani śpiewa jak anioł. Seurosio. Ordonka. Zjawisko zdecydowanie niecodzienne na tle polskiego życia artystycznego. Nieprawdopodobna intuicja artystyczna, wielka muzykalność, mistrzowskie wyczucie gestu i plastyki. Znakomita pieśniarka, recytatorka, świetna tancerka. Potrafiła zdobyć sobie serca i myśli podlotków i dorastających pensjonarek. Stała się dla nich symbolem ich marzeń i ideałów. Takie nogi trzeba schować. Takie nogi. Zula Pogorzelska to Paryż, ustokrotniony Paryż z całą jego elegancją, wdziękiem bulwarów, uśmiechem midinetek, cyganerią Montparnasu i frywolnością Montmartre. Najpiękniejsze nogi, najnowocześniejsze auto, najwspanialsze suknie. Na scenie jaka rozpiętość talentu. Od najlżejszej, a jak dyskretnie podanej piosenki, aż do wzruszających strofek o starej babuni. Ostatecznie mnie pan zadowalnia. Tylko proszę, żeby w teatrze pan uważał na wyrażenie. I bez rąk. Mira Zimińska, chociaż urodzona w Płocku, to stuprocentowa warszawianka. Cięta, dowcipna, czasem złośliwa. Wspaniały,
o nieprawdopodobnym poczuciu humoru kompan. Zaczynała od bzdurnej piosenki: gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj, bo do domu ja nie chcę iść. Potem, poprzez ballady podwórzowe, niezrównane imitacje Czeplina, Pogorzelskiej i Lobka, poprzez wymyślony przez siebie typ tak zwanej paniusi z towarzystwa, osioł, dureń, idiota, aż do wzruszającej dziewczyny z pokoiku na Chorzej, dała się poznać jako świetna aktorka komediowa. Tobie mam do zawdzięczenia ten skandal. Mniej bimbusiowi. Nie mieszaj bimbusia do twych niecnych intryg. Te zachwyty nad jakąś panna X to twoja robota. Tak, tak, ale... I w ogóle, żeby jakaś krowięta ośmielała się mnie zastępować. Przecież ja jej zawdzięczam cały sukces. A zresztą możesz iść jutro wrócić do tej grać swoją rolę. Ani mi święci. I w ogóle wybij sobie nasze małżeństwo z głowy. Ja już je sobie sam wybiłem. Co? Tak. A co, miałem czekać, aż ty mnie wybijesz razem zębami? A nasz bohater, Kazimierz Krukowski, do takiej to dochodzi konkluzji. Gdyby w latach, powiedzmy, 30. przeprowadzono w Warszawie, a bodaj i w całej Polsce, ankietę na temat popularności Ordonki, Pogorzelskiej i Zimińskiej, jestem przekonany, że wszystkie trzy otrzymałyby jednakową liczbę głosów. Cud, miód, ultramaryla. Wszystko będzie świetnie, tylko ta trema. Głupstwo, panie, grunt, że wszystkim nie wyprzedany. Pan to się chyba pewnie w czepku rodzi. Nie, w Płocku, panie dyrektorze. Można by odnieść wrażenie, że Lopek, Kazimierz Krukowski, zauważał na scenie i ekranie tylko panie. Nic bardziej mylącego. Oto jak widział swoich kolegów, z którymi wszak na co dzień występował. Adolf Dymsza, popularnie zwany Dotkiem, ulubieniec publiczności polskiej, komik całą gębą. Znakomity tancerz, świetny aktor komediowy, niezrównany imitator. Gdyby urodził się w Ameryce, prawdopodobnie zapędziłby w kozi róg Bustera Keatona i Danny Kaye'a. Dodek mimo woli swoim wręcz niesamowitym humorem i kawałami bawił i rozśmieszał publiczność na scenie, a kolegów za kulisami. Nie tyle fu fu, ile wu wu. Imitując do złudzenia głosy przyjaciół i znajomych, potrafił na przykład przez telefon wywołać wielkie komplikacje rodzinne i nieprzewidziane zmiany w uregulowanym życiu domowym. Bogu ducha winnych ludzi. Ulubieniec Juliana Tuwima nigdy nie pozwalał sobie w stosunku do niego na zbyt mocne kawały, utrzymując zawsze należny dystans, mimo że byli po wielokrotnych bruderszaftach. Ludwik Lawiński, lwowianin z urodzenia, wzdychający do cesarsko-królewskiego widnia i walców strausowskich, stawał na baczność, kiedy ktoś w jego obecności wspominał cesarza Franciszka Józefa. Początkowo tęsknił za Krakowem i Lwowem, ale po krótkim czasie przekonał się do Warszawy i do warszawistów. No, zgoda, co? Tylko. I po paru latach przestał już śpiewać po którejś tam wódce. Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser, unser Land, ale śpiewał po prostu: Boże, Caria chrani, silny dzierżawy. Kawalarz nie mniejszego kalibru niż Dymsza. Był może bardziej bezlitosny i złośliwy. Sądząc z uduchowionej twarzy, mam przyjemność z mistrzem. Piękne, beztroskie, cudowne lata kabaretowo-operetkowego świata Warszawy jednak powoli się kończyły. Zresztą przeczuwały one nadciągającą katastrofę. Ale to już inny temat. Kazimierz Krukowski w te dramatyczne wydarzenia był bezpośrednio zaangażowany. Najpierw znalazł się w getcie warszawskim, z którego udało mu się wydostać. Trafił
do polskich sił zbrojnych Władysława Andersa. Występował w zespołach teatralnych, podążając szlakiem drugiego korpusu w Iraku, Egipcie i we Włoszech. Po wojnie pozostał na emigracji. Najpierw w Wielkiej Brytanii, potem w Argentynie, gdzie razem z Jerzym Petersburskim prowadził teatr El Nacional. Jesienią 1956 roku powrócił do Warszawy. Przez prawie 30 lat był znowu na kabaretowej scenie, bawił publiczność, potrafił podtrzymywać, a u młodych obudzić nie tylko zainteresowanie, ale i miłość do Warszawy lat 30. Kazimierz Krukowski był bardzo czynny jako aktor, dyrektor i kierownik artystyczny teatrów i kameralnych scen komediowych. Występował i prowadził również z wielkim powodzeniem swoje programy telewizyjne. Zmarł w 1984 roku w wieku 83 lat. Ostatni Mohikanin przedwojennego świata lekkiej, ale nie bezmyślnej i trywialnej, lekkiej muzyki. O, dziś śpiewam ci to samo, signorina i ottavo. Najpierw piano rucę ci, potem forte głos sierwie. O, signora, kochamy cię. A wracając do lat dawnych, przedwojennych, chciałbym przytoczyć jedną z zapowiedzi występu Lobka, czyli Kazimierza Krukowskiego, najsławniejszego, legendarnego polskiego konferansjera Fryderyka Jaroszego. No i nasz kochany Fryderyk Jaroszy. Proszę Państwa, teraz wystąpi pan Krukowski, jeżeli tę osobę można nazwać panem, a to, co ta osoba robi, występem. Bardzo Państwa proszę przygotować mu serdeczne powitanie aż do burzliwych oklasków. Bądźcie dla niego dobrzy, bo chociaż to jest uroczo piękny mężczyzna i cieszy się ogromnym powodzeniem artystycznym, to jednak pan Krukowski ma dużo ciężkich kłopotów. Gdyby nie miał długów, nie miałby w ogóle nic. Teraz on kupuje samochody na weksle, ale weksle jego kursują dłużej niż te samochody. Biedny człowiek. I gdyby Państwo zobaczyli tego Kazimierza nago, to Państwo rozpłakaliby się z litości dla tej nieszczęśliwej postaci. Śmiej się, pajacu. I w tym momencie na scenie pojawiał się Kazimierz Krukowski i śpiewał piosenkę Moja żona. Ja się muszę wypowiedzieć, nie wiem po co mianowicie. Się poprawi, coś się zmieni, się odkręci, coś na wspa. Teść przed ślubem zbankrutował i z posagu wyszły nici. Ożeniłem się z miłości. Mnie po prostu trafia szlak. Moje pierwsze ja na organach gra, same cnoty świętobliwa mina. Moje drugie ja na tydzień ma. A ja zapraszam Państwa teraz do obejrzenia komedii Ada to nie wypada z 1936 roku. Kazimierza Krukowskiego rozpoznacie Państwo bez trudu. Życzę dobrej zabawy. Nie trafiłem. Co za pech. Uj, signora, jak bel canto, śpiewa tobie twój amanto. Jak cudne dźwięki twego, signore, przybiał pan amore. Tutaj...